Pana posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Gminy. Witam Pana Jarkowskiego jako osobę zaproszoną tutaj na dzisiejsze spotkanie. Witam pracowników Urzędu Gminy. Drodzy Państwo, w poniedziałek mamy sesję. Dostaliście Państwo zawiadomienia oraz proponowany porządek obrad. Dzisiaj wspólne posiedzenie będzie prowadził Pan Przewodniczący. Będziemy omawiali i dyskutowali nad proponowanymi uchwałami, które będą przedmiotem obrad poniedziałkowego spotkania na sesji. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa Radnych. Proszę Państwa, zacznijmy od punktu 5, który brzmi: podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie dofinansowania szczepień. I tutaj bym bardzo prosił Panią Doktor o dwa słowa komentarza do tego projektu. Ostatecznie musieliśmy się wycofać, wycofaliśmy się z wykonania tego programu, z realizowania tego programu z powodów finansowych. Ostatecznie okazało się, że celem realizacji tego programu i szczepień firma będzie musiała do tej pracy, którą musi wykonać, dopłacić jakąś z racji wynikających przepisów bliżej nieokreśloną na chwilę obecną kwotę. I Pani Prezes i Zarząd z racji tych niewiadomych i konieczności dopłaty wycofała się po prostu z wykonania tego programu, realizacji programu. Dziękuję. Proszę Państwa, jakieś pytania może? Bardzo proszę. A ile do tej pory dzieci zostało zaszczepionych? Ile zaszczepionych do tej pory? Bardzo dużo, ale nie potrafię powiedzieć ile. Po prostu to kto, ja kto zrefundował to? Rodzice. Bo to są szczepienia zalecane. To nie są szczepienia obowiązkowe, zalecane. No, ale też mniej więcej ile tych dzieci zostało zaszczepionych? Ale nie potrafię powiedzieć na chwilę obecną. Natomiast namiętnie pracujemy nad tym, żeby rodzice mieli świadomość potrzeby szczepienia. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja może wyłączę, Panie Przewodniczący, te szczepienia, o których tutaj Pani Radna, Pani Doktor mówi, to nie były szczepienia, które były refundowane z tego programu, bo ten program po prostu nie wszedł, byśmy się rozumieli. To, co tutaj Pani Ewa mówi, były to szczepienia, które rodzice finansowali sobie we własnym zakresie, żeby to było zrozumieć. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? A to pieniądze wracają z powrotem do gminy. Jeszcze nie zostały uchwalone, w związku z czym tu nie ma. Powracają, to znaczy no, były uchwalone, ale zostają nie wydane. Także nie będą wydatkowane, po prostu nie wydatków. Były w rezerwie. One w uchwale budżetowej, tej zmieniającej, którą będą Państwo podejmować w poniedziałek, zostaną wycofane. Z czego miały być przeznaczone? Czy z rezerwy budżetowej? Na te szczepionki, czy to? Były one podjęte uchwałą podjętą. Ale z czego one musiały wynikać? Ze środków budżetowych. Znaczy, na początku w budżecie nie mieli wpisanych tych. Ale w trakcie zmian. Przenieśli transportu, może można było przerzucić. Przypomnę, jak to się działo. Więc, pamiętam. 30 marca 2012 roku Państwo przyjęliście gminny program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i tutaj już w tym programie pojawiła się kwota przeznaczonych pieniążków na program. Następnie 30 kwietnia było ogłoszenie burmistrza o konkursie na realizację programu. Zgłosił się jeden podmiot. Później Państwo uchwałą z 30 maja przyznaliście już konkretną dotację dla Wolnickiego Centrum, 24 tysiące złotych, i w związku z rezygnacją Wolnickiego Centrum, my mamy pismo z 5 lipca, no zachodzi konieczność, żeby tą uchwałę uchylić. Tą uchwałę nie dotyczącą programu, tylko uchwałę dotyczącą przyznania konkretnemu podmiotowi dotacji budżetowej. De facto pieniądze jako takie na program dalej w budżecie są. No pytanie jest, czy ktoś będzie w stanie zrealizować program, czy należałoby jeszcze dalej ogłaszać konkurs, bo jest koniec roku, a tak jak wiemy, z tej puli dzieci, część dzieci została już zaszczepiona. To znaczy mnie chodzi o... Znaczy,
puli dzieci 2008 roku objętych programem, który miał być realizowany. Nie chodzi o taką sprawę, jeżeli można do tego. Proszę bardzo. Bo w zapisie budżetowym tych pieniędzy nie było, jakby głosowali nad budżetem. A później ta kwota, która była zaakceptowana, z jakich środków ona była wyasygnowana i planowana była przekazać na te szczepionki. O to tylko mi chodzi. Czy to z rezerwy budżetowej, czy to z jakich innych działów było przeniesione? Jeżeli to było, i to było głosowane i zmieniane uchwałą. Rada nie może dysponować rezerwami. Rezerwami dysponuje tylko burmistrz. W związku z tym zostało to przesunięte z innych podziałów klasyfikacji budżetowej. Ale to znaczy z jakich konkretnie? Bo o to mi chodzi. No to było po prostu pobierane tam, gdzie były oszczędności. Trzeba by było przeanalizować teraz tam uchwałę i krok po kroku pozbierać 24 tysiące. No bo pani skarbnik, bo to jest czyste, klarowne, to jest takie, że z działu X czy Y zdejmujemy, załóżmy, taką i taką kwotę na rzecz proponowanej tutaj przeznaczenia na to czy inne zadanie. I wtedy wszyscy wiemy, czy oszczędności były, załóżmy, na takim koncie, czy nie na innym i zostały przekazane, no obojętnie na jakie to zadanie, które Rada zaakceptuje. To znaczy, proszę Państwa, te pieniądze były wzięte nie z jednego działu. Trudno powiedzieć, nam wskazać, że przykładowo z dróg, czy z transportu, czy z czegokolwiek było wzięte. Między innymi były też pieniądze z chodnika wzdłuż drogi tej wojewódzkiej, tam z tych powiedzmy pieniążków po przetargu tam było troszkę mniej i powiedzmy z tego również powiedzmy były pieniądze, które między innymi były przeznaczone, żebyśmy się dobrze rozumieli. To nie to, że te pieniądze przecież zginą, te pieniądze pozostają dalej w budżecie, żebyście Państwo rozumieli. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że w kwestii wyjaśnienia myślę, że zostało powiedziane prawie wszystko, bo coś więcej. Podejmujemy uchwałę, która uchyla poprzednią, więc tutaj jakieś dyskusji wielkie nie powinno być. Proszę Państwa, punkt kolejny to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2012 rok i zmiana WPF. Bardzo proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie zmian. Drodzy Państwo, otóż zmniejszamy plan dochodów o kwotę 140 898 zł 27 groszy przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o taką samą kwotę. W ślad za tymi zmianami zmieniamy tabelę numer 3 przychody i rozchody budżetu gminy Wojnicz. Tabela numer 3 zmienia się tylko w zakresie dochodów i wydatków, natomiast przychodów i rozchodów nie, w związku z czym nie ma tu żadnych obaw, że ze względu na zmiany wprowadzone tą uchwałą zadłużenie wzrośnie. Nie, tutaj przychody i rozchody pozostają bez zmian. Zmniejszają się tylko dochody i wydatki. Zmienia się załącznik numer 1, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Wojnicz. I tutaj głównie wprowadza się dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia. Następnie zmieniamy plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Tutaj wprowadzamy dodatkowe pieniążki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. I kolejna zmiana, jeśli chodzi o tą uchwałę i treść tej uchwały, to jest paragraf 5, jakby Państwo sobie zerknęli. Dodajemy ustęp 2 w paragrafie numer 4. Ustala się w okresie wrzesień-grudzień 2012 limit wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w kwocie 17 280. Konieczność wprowadzenia... Druga strona. Paragraf 5. Umieszczenie tego zapisu i tego limitu
wynika z nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli, który został uchwalony uchwałą z 28 czerwca 2012 roku, gdzie w rozdziale o dodatku motywacyjnym pojawił się taki zapis. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne będzie określona w uchwale budżetowej gminy Wojnicz i wynosić będzie nie mniej niż 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. W związku z tym zapisem jesteśmy zobligowani mieć zapis limitujący kwotę w uchwale budżetowej, w związku z czym wprowadzono ten zapis, ale tylko na miesiące wrzesień, grudzień, ponieważ w miesiącach styczeń, sierpień obowiązywał poprzedni regulamin wynagrodzenia nauczycieli. I w ślad za wprowadzonymi tymi zmianami w ustępie czwartym następnie musieliśmy zmienić, tak jakby już zrobić takie poprawki, wprowadzić po prostu do ustępu pierwszego punkt pierwszy i punkt drugi, w związku z czym jeśli chodzi o zadłużenie i limity zaciągania zobowiązań, nic się nie zmienia, tylko dodaje się tam punkty, żeby się wszystko ładnie zgodziło. Teraz zmiany. Jeżeli Państwo mają pytania odnośnie zmian wprowadzonych, nie wiem, czy Państwo sobie życzą, żebym przeczytała wszystkie zmiany. Czy mają Państwo jakieś pytania konkretne do konkretnych punktów, do konkretnych podziałów klasyfikacji budżetowej? Ja mam pytanie, bo jeśli będzie Pani czytać, to wyjdzie, a jeśli nie, tutaj w tych zestawieniach tabelka jest w niektórych cyferkach zwiększenie dotacji do biblioteki, do GOK-u, tam w innych tak samo jest, że do gimnazjów jest, najpierw się dodaje, później się odejmuje, ale te cyfry nie są jednakowe. Czy to, w związku z tym mam pytanie takie, czy to chodzi o zwiększenie jakichś kwot na dane placówki, na dane sektory, czy nie? Tak, jeżeli chodzi o gminny ośrodek kultury, to tutaj w tej uchwale mamy tylko zmiany wprowadzone decyzjami rad sołeckich. To 1500 zł, które jest uchwalone na GOK, to jest tylko decyzja rady sołeckiej. Natomiast jeśli chodzi o bibliotekę, to zwiększamy środki na niezbędne do wydawania gazety. A wcześniej tak to było na przykład, bo tych tabelek, tych cyferek. Jeśli chodzi o pozostałe dotacje, to w dziale 801 oświata i wychowanie umieszczamy dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenia. I to jest konieczny zapis, ponieważ już z dniem 25 września będziemy zobligowani pierwszą transzę dotacji przekazać do niepublicznych i publicznych placówek. Ja może Państwu jeszcze przekażę informację, bo w treści, to jest uzasadnienie do uchwały, tam pisze takie, muszę ważne, jeśli chodzi o zmniejszenie wydatków, że wprowadzono oszczędności, czy zablokowano wydatki. Jeśli chodzi o Urząd Miejski w Wojniczu, sam Urząd Miejski, to zredukowaliśmy fundusz nagród, także nagród po prostu zlikwidowaliśmy go do zera. Oprócz tego zmniejszyliśmy wydatki na wywóz nieczystości o 35 tysięcy i na oświetlenie drogowe 30 tysięcy. To po prostu są oszczędności, bądź to na po prostu wygaszaniu świateł, bądź to na zlikwidowaniu wysypiska kontenerów na terenie, dodatkowych na terenie cmentarza. Jeśli chodzi o cały Urząd Miejski, to tych oszczędności znaleźliśmy na dzień przygotowywania tych materiałów 162 129 zł. Tak jak mówię, 35 tysięcy z tego to jest śmieci, 30 tysięcy to jest oświetlenie drogowe, pozostałe to jest fundusz nagród zlikwidowany do zera.
i jeszcze oszczędności na chorobowych, bo to różne, różnie są. Jeszcze nie, można dwa słowa. Drodzy Państwo, bo nie chciałbym, żebyście Państwo tak sobie to tłumaczyli. No dobra, to z pneumokoków mamy 24 tysiące do zagospodarowania. Z urzędu mamy 100 i coś tam, 160 tysięcy, no to mamy 200 tysięcy do zagospodarowania. Do wydania. Drodzy Państwo, w naszych kalkulacjach na odprawy dla nauczycieli oraz dla pracowników obsługi planowaliśmy kwotę 620 bodajże tysięcy. Kwota faktycznie wypłacona zamknęła się w wysokości 740 tysięcy. 740 tam jeden powiedzmy z jakimiś groszami. Z czego to wynikało? Bo też ktoś powie, no to jak żeście kalkulowali, prawda? Drodzy Państwo, pracownicy, którzy odchodzili, tak nauczyciele, jak i pracownicy obsługi, zaczęli, co dla mnie jest normalne, no żegnali się, że tak powiem, z dotychczasowym pracodawcą, zaczęli szukać lat pracy w rolnictwie i udokumentowali, że przysługują im nagrody jubileuszowe. Po to, żebyśmy się nie znaleźli w sądzie pracy, wszystkie należności, mam na myśli odprawy dla nauczycieli, przysługujące odprawy dla pracowników tych obsługi, które wynikały z porozumień, jakie były podpisane między dyrektorami szkół a tymi pracownikami oraz nagrody jubileuszowe, należne nagrody zostały wypłacone, także nie zalegamy wobec tych pracowników z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi, co jak gdyby no, daje nam na dzień dzisiejszy ten komfort, że nikt nas nie będzie miał podstaw do tego, żeby nas posłać do sądu pracy, żebyśmy się tam tłumaczyli. Przepraszam, i do czego zmierzam? Te pieniążki w budżecie no, musiały się znaleźć. Ta różnica tych kilkunastu tysięcy złotych, żebyście Państwo rozumieli to również. Jeśli chodzi o dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych, to według prognozy wykonania na rok 2012, czyli na te 4 miesiące, jest to kwota w sumie 586 154 zł za te 4 miesiące dla tych jednostek. Także to też musimy wydać na A, no i musieliśmy znaleźć w budżecie, dlatego wprowadzaliśmy te oszczędności. Jeśli chodzi jeszcze może tutaj... No ale subwencja przyjdzie przecież na te... Na te 741 tysięcy... Nie, na 740, nie, ale na te, które... Ale to jest wszystko już w tej subwencji, która jest, żadnej dodatkowej nie dostaniemy na. Co dodatkowego możemy dostać, to musimy złożyć wniosek do 12 października, ten wniosek już jest przygotowany, odnośnie refundacji części odpraw, ale tylko odpraw wypłaconych tylko dla nauczycieli. Też tylko dla nauczycieli części odpraw, nie 13. Przepraszam, że Osiu, bo nauczyciele są zatrudnieni na podstawie, w oparciu o kartę nauczyciela i tutaj na tej zasadzie możemy wystąpić o częściowy zwrot, częściową refundację, przy czym też nie ma co sobie apetytu za bardzo ośnić, bo ta refundacja jest w granicach no, 30% do 30%. Dotychczas były takie praktyki, zobaczymy, bo nie ukrywam, że po prostu, no to wszystko zależy jak ministerstwo, jak państwo zarabia. To by byłoby już około 200 tysięcy. Oczywiście bardzo dużo. Na pewno będzie mniej. Bo 741 tysięcy to jest kwota razem z trzynastkami. I jeszcze z obsługą. Drodzy Państwo, ta refundacja to była jeszcze, wpłynęłaby w tym roku? Tak. No to tak jest. Drodzy Państwo, mając na uwadze to, że w ramach samej Małopolski zlikwidowano 150 szkół, to liczba w skali kraju była podawana, ja tu nie chciałbym powiedzmy strzelać, ale to jest ogrom szkół i to przekłada się na ilość nauczycieli i ilość samorządów, które wystąpią o taką refundację. Jak sytuacja z budżetem państwa wygląda, to Państwo dobrze wiecie i na pewno tutaj nie ma co się spodziewać. Zobaczymy, no, jakie to pieniążki nam wpłyną. Ale też było rozczarowanie
w poprzednim roku przez niektóre samorządy, które liczyły, że to będzie 100% zwrot, a on był na poziomie 30%. A jeszcze takie pytanie ciekawe. Od kiedy się tu spotykamy, jest zawsze sprawa tego rodzaju, że obcięto wszystkie nagrody pracownikom urzędu. Mhm. Jest to zgodne z prawem? No, nagrody... Tym ludziom się też coś należy. Ze stosunku pracy należy się obligatoryjnie wynagrodzenie. Natomiast... Zawsze to powtarzali ci na kopalni, że jakaś taka niewielka premia mobilizuje do jakiejś pracy. No na pewno. Natomiast jeżeli ktoś jest ubijany z roku na rok, to tak łatwo sięgamy, no i prościej skreślić pracownikowi urzędu, czy tam komuś pieniądze i nie dać. Ja uważam tak, że po prostu nie tylko pracownicy. Możesz szukać gdzieś jeszcze coś, żeby choćby skromnie, ale coś tym ludziom dają. Kiedyś rajstopy dawali jeden goździk, a teraz co? To znaczy, drodzy Państwo, przede wszystkim, żeby wystarczyło na wypłaty, to jest jedno to, co Pani Sekretarz mówi. Ja uważam tak, że jeżeli wszyscy zaciągamy pasa, to zaciągamy wszyscy, również i pracownicy. Trudno, musimy ten ciężki okres przeżyć, przejść. Będzie nas stać na fundusz nagród, będziemy motywować w formie przydzielania nagród. Na dzień dzisiejszy niestety musimy zrozumieć to, że na ten nagrodę nie mamy i potem się. Chciałbym, żebyśmy na bieżąco i przynajmniej mamy takie plany i mamy taką nadzieję, że na bieżąco będzie nas stać do końca roku wypłacać pobory, a to uważam będzie kosztowało wielkiego, że tak powiem. Przedtem były takie napisy, jak nauczyciele mieli podwyżki, jak gmina nie miała z czego płaciły, państwo jeszcze tych środków nie przekazało gminie, to tośmy brali po kredyt. I okazało się w ten sposób, że te gminy, które wzięły kredyt, to nie dostały, ponieważ byście sobie jakoś poradzili. Ci, którzy nie płacili, bo nie mieli z czego, to te pieniądze dostali. To wy to uznacie, bo to mieliśmy do czynienia tu u nas. Chciałbym zapytać, te 580 tysięcy tam z wyższami dotacji, które są przekazane dla szkół, to znaczy, że rozumiem, że te pieniądze były, bo tak jak mówił pan Jorek, z subwencji szkolnej. Także to tylko je wzięto z subwencji na dodatek. Jeśli chodzi o szkoły, to tak. Przedszkola nie, bo na przedszkola nie ma subwencji. Przedszkola są z budżetu gminy. Tak. Przedszkola, myślimy o jednym. Tak. Jeszcze, drodzy Państwo, ja chciałam zwrócić uwagę tutaj na zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów. Zwiększamy o kwotę 229 tysięcy, ale tak jak mówię, na pewno jeszcze do końca roku będziemy musieli zwiększyć. Po prostu LIBOR zmienia się w takim stopniu, że nam brakuje. Ja tak szacuję, że no jeszcze ze 150 tysięcy. To te odsetki są ruchome, nim nie są stałe? Zmienia się dużo, w związku z czym automatycznie skutkuje to wyższa. Cała jest marża. Natomiast... Drodzy Państwo, tak, dwa słowa tytułem też informacji dla Państwa. Jak Państwo wiecie, braliśmy kredyt. Był to kredyt w wysokości 2 milionów złotych. Ten kredyt został zaciągnięty w banku, w Łąckim Banku. Uważam, że warunkiem, jakie uzyskaliśmy od tego banku na zaciągnięcie tego kredytu, są w stosunku do poprzednich kredytów zdecydowanie korzystniejsze dla nas jako kredytobiorcy. Tyle mogę Państwu przed. A można by a propos, jak Pan Burmistrz podniósł sprawę kredytu. Przecież Panie Burmistrzu, Pan dobrze wie, jak to było wcześniej, że gmina ogłaszała konkurs na po prostu zaciągnięcie kredytu. Banki składały oferty i wtedy wybierało się najkorzystniejszą ofertę. I ja nie wiem, bo w tej chwili nie sprzeliśmy to w jakimś konkursie po składaniu ofert, tylko wiemy, że kredyt jest zaciągnięty. I nam w tej chwili jest trudno powiedzieć, czy to w stosunku do innych banków, które by przedstawiły ofertę,
czy to jest dobra po prostu oferta, gdzieśmy zaciągnęli bank, czy no, można było to korzystniej rozegrać. Ja pytam się, bo pan dobrze wie, że tak było. Drodzy państwo, no, gdyby nie było przetargu na zaciągnięcie kredytu, obawiam się, że możemy już dzisiaj tutaj z wami nosić. Był ogłoszony kredyt, był ogłoszony przetarg. Możemy państwu te materiały udostępnić, jeżeli sobie życzycie, są na stronie i tak dalej. Także no nie ma, proszę, dwa przetargi, także po prostu do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił. Zresztą chcę państwu powiedzieć, że może nie tyle samorządy, co chyba jest taka troszeczkę budżet państwa stracił wiarygodność w oczach banku, że jednostkom samorządu terytorialnego banki nie chcą dać kredytu. I to niezależnie od tego, czy oni mają tam 20% zadłużenia, czy 53%, tak jak my. Bo chcę państwu powiedzieć, że na kwotę, Dębno startowało na kwotę, może nie przed kamerami, ale po prostu ogłosiło przetarg na zaciągnięcie kredytu i nikt nie przystąpił do przetargu, a zadłużenie mają zdecydowanie niższe niż gmina Wojnicz. Jest szereg gmin, gdzie dowiadujemy się, między innymi Brzesko, powiat Brzeski, gdzie nikt do kredytu nie chce przystąpić, ogłaszają kolejne przetargi. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych my jesteśmy zobligowani i musimy, i prowadzeniu gospodarki finansowej jesteśmy zobligowani do procedury przetargowej na zaciąganie zobowiązań finansowych w postaci kredytu. Bo ja rozmawiałem z dyrektorem Banku Ochrony Środowiska z USAŻE i on mówi, on już nie jest dyrektorem. Ja wiem, że nie jest. Mówi, to po co mnie, do mnie się zwracali? Ja musiałem przygotować dokumenty, wszystko i później wygrywały przetargi banki, które... Ale teraz pytanie, czy my mówimy o... Panie Jerzy, czy my mówimy o sytuacji obecnej, czy poprzedniej? Ale chodzi, ja co mam na myśli? To czy do tego banku gmina się zwracała o... Panie Jurku, jest przetarg. Pan się ma prawo. Albo i nie. Było podane do publicznej wiadomości. Powiem tak, że nie tylko z tym bankiem żeśmy rozmawiali. Znaczy, proszę państwa, nie sprowadzajmy dyskusji do emocji, tylko po prostu wytłumaczenie załatwia sprawę i człowiek nie błądzi, wie, na czym sprawa polega. Dobrze, no to nie błądzi, panie skarbnik. Panie skarbnik, ile jeszcze kredytów będziemy musieli wziąć w tym roku, żeby to wziąć? Zgodnie z zaplanowanym budżetem kredyt wynosi 4,670, 2 wzięliśmy jeszcze 2,670. Nie będziemy go ogłaszać, myślę, w przyszłym tygodniu. Końcem przyszłego tygodnia to chciałam to zaciągnięcie tego kredytu. To też, te wszystkie, nazwijmy to, rozsiady w postaci przesunięć między działami, które, czy redukcje wydatków, które może czasem państwa irytują, że cały czas w tym budżecie coś mieszamy, wiążą się tylko z tym, żeby na poszczególnych działach mieć zabezpieczone pieniądze na wydatki, a zarazem zmieścić się w budżecie, który został uchwalony. Nie ma opcji takiej, że my weźmiemy, daj Boże, żeby nam się udało te 2 600 000 wziąć, które mamy uchwalone przez państwa, żebyśmy jeszcze jakiś kredyt wzięli. Nie ma takiej opcji. My musimy, powiedzmy, w tej kwocie, w tym budżecie się zmieścić. Nie ma innego wyjścia. Przez inne lata szkoły generowały w drugim półroczu, pod koniec roku, dość duże obciążenia. Czy w tym roku tak samo będzie? To znaczy, drodzy państwo, no będzie. Prawda jest taka, że wypłata tych wyrównań nauczycieli do tej średniej w latach poprzednich wynosiła rzędu kilkuset tysięcy złotych. Według naszych wyliczeń, według naszych prognoz mówi się, że jeżeli będziemy płacili jakieś wyrównanie, to będzie rzędu kilku czy
kilkunastu tysięcy, no niech będzie 100 tysięcy, zakładamy tak, żebyście Państwo nas, ale nie na pewno kwotę rzędu 700 tysięcy, jak to było prowadzone w poprzednich latach. Netto. Także tutaj na pewno to obciążenie będzie zdecydowanie niższe. Ponosimy teraz pewne wydatki i ciężar tego, ale powiedzmy nie będzie takiego tąpnięcia, jak to było w latach poprzednich. Dlatego w tym budżecie jeszcze, jeśli Państwo popatrzą wprost na dział 801, to te wydatki będą spore, no bo też koszty reorganizacji są spore, no, odprawy i wszelkie inne koszty około. No na to różne rzeczy się, drodzy Państwo, zbierają, bo choćby zapłacenie dokumentacji, gdzie nie dysponowaliśmy dokumentacją aktualną na te obiekty budowlane, przekazując te szkoły stowarzyszeniom, przekazaliśmy z pełną aktualną dokumentacją, z pełnymi, full, jak to mówią, przeglądami technicznymi, sanepid, PEPOŻ, kominowej i tak dalej, czy kominiarskiej. Także tutaj no, uważam, że było to przekazanie na zasadach takich, no, z naszej strony, z moim odczuciem, w pełni doskonałe. Włącznie z majątkiem ruchowym, tak? Tak, włącznie z majątkiem. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia, to dostosowaliśmy limity wydatków do kwot zabezpieczonych w budżecie, jeśli chodzi o wydatki na ciągłość, a ponadto na wydatki na przedsięwzięcia, takie jak dowożenie i odwożenie uczniów do szkół, następnie program Szansa, program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Wolnicz, tutaj zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków musieliśmy zmienić o kwotę 192,76 zł, bo tyle dostaliśmy więcej. Następnie kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy Wolnicz, doszedł nam jeden samochód strażacki do ubezpieczenia, w związku z czym musieliśmy zwiększyć limit. Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas od 1 do 3. I tutaj w tym roku jest zmniejszenie zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów kwoty 37 500. Następnie dokonano zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. To znaczy ten plan zagospodarowania przestrzennego, który był założony do realizacji w tym roku i który był wykładany, studium, które było wykładane do wglądu, ono zostaje zrealizowane tak jak jest, tylko w dwóch miejscowościach będą dokonywane zmiany. I one, zapłata za wykonanie tych zadań będzie miała, i wykonanie, i zapłata będzie miało miejsce w roku następnym, dlatego też przenieśliśmy tą kwotę z roku bieżącego na rok następny. Drodzy Państwo, żebyśmy się tu rozumieli i żebyście widzieli, o co chodzi. Wprowadzamy dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Punktowe to są? Proszę? To będą punktowe? Dwa punktowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one na granicy Wojnicza, Łoponia, tutaj Ratnawel, koło CPN-u, koło stacji tutaj na górze, oraz Łukanowica. Przy czym Łukanowice, zmiana planu przestrzennego tam, gdzie koło Włomia, tak, jest finansowany przez gminę. W przypadku tych zmian, które są na dwóch działkach prywatnych inwestorów w Łoponiu, jest to finansowane, czy będzie refundowane przez tych inwestorów. Mamy ich pisemne deklaracje, nawet chcieli już nam wpłacać te pieniążki, ponieważ
my będziemy mieli, jesteśmy po już zapytaniach ofertowych, wiemy ile to będzie kosztowało, ale fakturę de facto będziemy mieli dopiero w przyszłym roku, bo cała procedura trwa około 6, minimum 6 miesięcy, w związku z czym stąd się bierze, że to przesunięcie przechodzi w tej wieloletniej prognozie finansowej w większej kwocie na przyszły rok. A w Łukanowicach to pod jaką działalność zmieniamy te punktowe zmiany planu zagospodarowania w przyszłym roku? Pan radny nie się wypowiedział. Działki budowlane. A w Łukanowicach będą traktory? To znaczy trudno nam powiedzieć, zmiany, co tam będzie, bo to jest prywatna działka, więc czy tam... A gdzie będą te traktory sprzedawane i naprawiane? To znaczy, tam już było kilka opcji z tymi traktorami, czy prywatny właściciel, przedsiębiorca sprzeda to pod traktory, trudno mi powiedzieć, panie radny, jak się jedzie w kierunku Brzeska, po prawej stronie na górce, parę działek przed panem wujakiem, ten co ma ten skład węgla, tam uzyskanie zgody, powiedzmy, na prowadzenie takiej działalności wiązało się z wieloma procedurami, które warunkowały, powiedzmy, uruchomienie tego. Tam pani Marysia Mietelska to prowadziła. Czy oni w sumie uzyskają ten zgody, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, że na pewno i czy to będą traktory, bo oni, właściciele byli przedstawicielami tej firmy, którzy chcieli te traktory wprowadzić. Najpierw traktory, później mówiło się, że tam będzie tartak. Co, komu oni to sprzedadzą, bo my nie mamy na to. Jeszcze to mam pytanie akurat do Łukanowic. To są działki prywatne, czy to są działki z Mienia Wiejskiego tam, które będą? Zmiana planu gdzie będzie? To są działki, w tej chwili będą urzędu gminy. To są przekazane na Minie Komunalne Gminy już? Tak. No bo dlatego chodzi o finansowanie to tego, bo to, jeżeli to gmina tam, będzie... było boisko zdobnie, nie, to ale z tego boiska będą działki. No to już było na jedno. Było, no tak, tak. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia majątkowe, to dostosowano limit wydatków do przedsięwzięcia przebudowa i remont drogi w strefie aktywności gospodarczej. To znaczy głównie chodzi o przesunięcie realizacji części tej inwestycji na rok 2013 i tu chodzi o odcinek 500 metrów. Drodzy Państwo, w ramach wniosku, w ramach dotacji unijnej było wykonanie, modernizacja, ale to praktycznie wykonanie nowej drogi betonowej na odcinku 1260 metrów. I to jest na ukończeniu, w tej chwili tam firma wykonuje tylko na kosmetykę umocnienia rowów odwadniających wzdłuż tej drogi. A niezależnie od tego była pula pieniędzy przeznaczona w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację odcinka drogi około 500 metrów drogi asfaltowej, która idzie do Biedronki przy firmie tej RM Print Printing. No, w kierunku jak gdyby prostopadłym do spółki. No trudno mi Państwa jakoś wytłumaczyć. Droga dojazdowa do Biedronki, która idzie z drugiej strony. I ten odcinek będzie remontowany w przyszłym roku. Nie ukrywam, że tych pieniędzy jest troszkę mało na zakres, jaki my byśmy chcieli zrobić. Jest no już segregator korespondencji z Urzędem Marszałkowskim, gdzie powiedzmy chcieliśmy, żeby pewne koszty były jako koszty kwalifikowalne. Mało prawdopodobne, że uda nam się to zwiększyć. Przesuwamy to na przyszły rok, żeby na spokojnie ten odcinek zmodernizować. To nam się wiąże z wykonaniem nakładki, z przebudową troszkę zjazdu, bo się tam troszkę podniesie, oraz założeniem jakiejś siatki, nie siatki. Wiem, że cała technologia powiedzmy wykonania tej nowej nakładki jest opracowana, jest w posiadaniu pana Sygnarowicza. I zwiększamy limit wydatków roku 2012 na inwestycje budowa sali gimnastycznej Wielka Wieś o kwotę 600 zł, a wynika to z konieczności przygotowania
różnicowego To znaczy, można zapytać się jeszcze, to znaczy koszty inwestycji tej będą o 600 tysięcy wyższe. 600 złotych, ponieważ tak, chodziło o opracowanie takiego kosztorysu. 600 zł to szkoda komentarzy. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o przedsięwzięcia wieloletnie, te, które są umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, my sami nie możemy zmienić nawet o złotówkę. Dlatego czasem tak jest, że po prostu musimy sesją zmieniać, tak jak kiedyś było 10 zł zwiększaliśmy na drogę w Zielonym Parku Przemysłowym. No po prostu przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, tylko Państwo możecie dysponować dokładnie środkami na te inwestycje. No stąd też to 600 zł, które musiało się. Od 5 lat 300 tysięcy było co roku na halę sportową zaasygnowane. Gdzie te pieniądze poszły? Bo tak było w wieloletnim planie planowane. Planowane było, ale... No to gdzie one poszły? Tyle powiem, że dostaliśmy refundację, zresztą z tej uchwały Państwo na pewno przeczytali, ponad 90 tysięcy na wydatki poniesione w latach poprzednich, co stanowi 70%, więc łatwo sobie wyliczyć, ile to jest 100%. Następnie przenieśliśmy realizację przedsięwzięcia przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu gminie Wojni na rok następny, ponieważ w tym roku no, nie ma szans, żeby ten program został zrealizowany. Jeszcze są pewne uzgodnienia i umowa. Jeśli będzie podpisana w tym roku, to pewnie końcem roku na dofinansowanie. Także no, nie ukrywam, że to 229 tysięcy, które tutaj żeśmy przenieśli na następny rok, to w tym roku prosta kwota została przeznaczona na obsługę. Jeśli chodzi o inne zmiany, to wynikały one po prostu z dostosowania pozycji już na podstawie wprowadzonych tych zmian i żadnych więcej zmian nie ma. Dziękuję bardzo. Pytania od Państwa. Proszę. Pani skarbnik, ja chciałem się zapytać, kto liczy w tej chwili subwencje, bo myśmy tak ostro, no, znaczy nie ostro, ale była dyskusja, że dyrektorzy nie potrafią liczyć, GZEAS nie potrafi liczyć, pan Nowak według innego algorytmu liczy. Kto w tej chwili liczy subwencje od września dla tych szkół wszystkich, które są w gminie? To znaczy chodzi o dotacje, tak? Tak. Dotacje zostały wyliczone przy pomocy, no, przez pana Nowaka. Natomiast... Czyli GZEAS nie liczy teraz, tylko pan Nowak liczy. Pan Nowak przygotował wszelkie takie jakby urządzenia, które będą pomocne przy liczeniu w latach następnych też. Także tak jak mówię tu, w tym momencie, no to jeśli chodzi o subwencje, to liczymy tylko i wyłącznie dotacje dla szkół, które nie prowadzimy my. I dla szkoły w Grabnie, ponieważ pozostałe szkoły, no to średnie wydatki i tutaj to jest... Po prostu bierzemy wydatki w danym dziale, dzielimy przez liczbę dzieci i tyle jest na jedno dziecko. Także tutaj nie ma jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy, żeby to wydać. Ale pani skarbnik, składowe tej subwencji to są jednak rozbudowane. To składowe i do rozliczania, jeśli chodzi o niepubliczne jednostki. Czy pan Nowak będzie w poniedziałek na sesji? Jeżeli Państwo sobie życzycie, a pan Nowak, no trudno, pan Nowak, nie zrozumcie Państwo, jest u nas zatrudniony na zasadzie umowy, a nie umowy o pracę, w sensie, że na każde nasze zawołanie będzie, chociaż nigdy nam nie odmówił, w związku z czym, jeżeli Państwo sobie życzycie, nie ma żadnego problemu, będziemy pytali, czy jest w stanie być, poprosimy go, żeby wyjeżdżać do niego. Bo te wyliczenia, one wprost wynikają z metryczki, która zostaje, my dostajemy tą metryczkę z ministra finansów, także tutaj nie ma nic innego, tylko po prostu na podstawie tych samych algorytmów to liczymy i no nie ma tutaj możliwości jakichś odchyleń. No ale jednak były nieprawidłowości, skoro każdy inaczej to liczył, pani skarbnik, no. Bo wyszło na to, przecież pan burmistrz nawet do wojewody napisał, że
dzięki kilku radnym, którzy zwrócili uwagę, że są nieprawidłowości, burmistrz zatrudnił pana Nowaka, żeby wreszcie policzył prawidłowo subwencję. No. Ja cytuję słowa wojewody. Ja cytuję słowa wojewody, pani skarbnik. No. Ale pan mówi odnośnie rentowności. Bo tam była subwencja jak rozliczana. Jak zwał, tak zwał, ale nie, wszyscy nie są rozliczane. Tam była rozliczana subwencja, ale w stosunku do danej jednostki i porównywana rentowność. Natomiast tutaj jest subwencja, która wynika z metryczki i jest wyliczana na podstawie liczby uczniów. I taka, my z tej metryczki wiemy, ile jest na ucznia szkoły podstawowej i ile na ucznia gimnazjum. I po prostu mamy comiesięczną informację o faktycznej liczbie uczniów, które te jednostki niepubliczne są zobowiązane co miesiąc składać i po prostu przeliczamy ilość dzieci razy kwota subwencji na jedno dziecko. I na podstawie tego jest wypłacane. Tutaj nie ma żadnych innych algorytmów liczenia tego. Czy ta subwencja oświatowa jest taka sama na przykład w Biadolinach, w Olsztynach, jak w Olniczu na jedno dziecko? Jeżeli nie ma sprzężeń. Jak są sprzężenia, czyli są dzieci niepełnosprawne i są różne wagi, no to wiadomo, że... To ja to wyłączam, tylko po prostu do tego większego... No tak to wygląda. To jest ta sama kwota. To dlaczego Zea sobie z tym nie poradził, tylko musieliśmy innego... Co innego subwencja, co innego była analiza rentowności poszczególnych szkół, placówek. Po prostu nigdy tego wynika z tego nie robili, nie mieli żadnego doświadczenia, żeby nie powiedzieć, że nie do końca wiedzieli, jak to zrobić. Państwo dobrze znacie temat, że no już dochodziło do takich sytuacji przecież tutaj, że nawzajem żeśmy zaczęli sobie nie wierzyć, wątpić, stąd było tak to, co mówi pan radny Filipek. Pojawił się pan Nowak, sięgnęliśmy po niego i w jakiś sposób temat został. Bo też była podstawa też nie wierzyć, bo jeżeli na przykład dyrektor szkoły w Grabnie wykazuje, że jest różnica między wyliczeniem tym 125 tysięcy i po prostu przy tym do końca obstaje, to w końcu komu mamy wierzyć? No bo my w tym nie siedzimy. My posiłkujemy się informacjami, które otrzymujemy. I te informacje mamy na piśmie. Jeżeli ewentualnie są niezgodne, to tak skorygować, żeby jednym głosem mówić, to jest ostateczna informacja dla radnych. Dziękuję pani skarbnik. Czy pani ma jeszcze jakieś tutaj... Państwo macie uwagi, jakieś pytania? Nie ma. W takim razie, proszę państwa, kolejny punkt. Dobrze. Proszę państwa, punkt 8 to podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny przypadających w gminie Wolnicz lub jej jednostkom podległym. Proszę państwa, uchwała ta wynika z dyspozycji artykułu 59 ustawy o finansach publicznych, która daje Radzie Miejskiej uprawnienie do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie i jednostkom podległych, określenia zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty, rozkładania na raty i wskazania organów do tego uprawnionych. Państwo dostaliście projekt tej uchwały. No i nie wiem, czy państwo ewentualnie macie jakieś pytania co do tego zapisów tego projektu. Drodzy państwo, jeśli mogę uszczegółowić, to chodzi tutaj o należności cywilnoprawne, takie jak na przykład płatności za wynajem, czyli czynsze, opłaty za korzystanie z przystanków, bo one też mają charakter cywilnoprawny. I tylko to chodzi o te należności, to nie ma nic wspólnego z podatkami. Bo podatki mają charakter publiczno-prawny. Natomiast tu chodzi o te należności. Bez podjęcia tej uchwały po prostu burmistrz nie może ani to rozłożyć na raty, ani odroczyć, ani umorzyć żadnej należności, nawet w przypadku, gdy ktoś by się spotkał z sytuacją po prostu krytyczną i zagrażającą jego bytowi. Także no jest po prostu konieczność podjęcia takiej uchwały. No bo czasem zdarzają się takie sytuacje. Jeśli chodzi o sprawozdanie, to my
będziemy takie sprawozdanie obowiązani robić, także Państwo na temat tych umorzeń będą na bieżąco informowani. Ja tylko jeszcze może dodam. Komisji rewizyjnej. Tak, to znaczy to do tego będą mieli to znaczy wszyscy radni będziecie Państwo. Tak, ja wiem, ale sprawozdanie takie robione przez to, przez Komisję Rewizyjną. Nie, nie. Pan burmistrz zgodnie z zapisem paragrafu 10 do komisji. Kierownicy jednostek będą składać takie sprawozdanie burmistrzowi, natomiast pan burmistrz składałby takie sprawozdanie w terminie do końca lutego każdego roku za rok poprzedni Komisji Rewizyjnej. Natomiast kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują burmistrzowi w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni takie sprawozdanie. I jeszcze powiem tylko tyle, że projekt tej uchwały wysłaliśmy w czerwcu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na to, że gdyby przedsiębiorca korzystał z ulgi, to musimy tu zastosować przepisy dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców. I 4 lipca wpłynęła opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tam w stosunku do naszej pierwotnej uchwały były dwie poprawki. Była to poprawka w paragrafie 7 i poprawka w paragrafie 8. Państwo dostaliście już poprawiony według wskazówek UOKiK-u projekt uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Tak, tylko mimowoli chciałem się zapytać, czy te należności z tytułu korzystania z przystanków autobusowych wpływają już do gminy te środki? Nie. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu placówki wsparcia dziennego w Wojniczu. Panie Przewodniczący, ja myślę, że Pani Skarbnik bardzo podziękujemy mu na zajęcia. Jest w pracy do godziny 15.30, jakby trzeba było, to będziemy szukać. Rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tak pokrótce, zgodnie z tą ustawą musi nastąpić zmiana w nazwie placówki. Do tej pory była to placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego, obecnie będzie placówka wsparcia dziennego. Ustawa zakłada, iż placówka są trzy typy placówek. Pierwsza, opiekuńcza, szkoła zainteresowań śledztw, świecenie drugiej do wyjątka wychowawcy, placówki specjalistyczne oraz placówki pracy podwórkowej realizowane przez wychowawców. Nasza placówka będzie placówką specjalistyczną, tak jak do tej pory, gdyż zatrudnia wszystkich wymaganych specjalistów. Co nakłada na nas w dalszym ciągu prowadzenie bardzo szczegółowej dokumentacji dla każdego dziecka w oparciu o wnikliwą analizę i odebrane informacje m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji rodzinnej w oparciu o informacje ze szkoły od wychowawców i pedagogów szkolnych i o badanie psychologiczno-pedagogiczne, jeżeli zostało takie przeprowadzone, a dodam tylko poza marginesem, że u nas 3/4 wychowanków było badanych w poradni, większość z nich nawet kilkakrotnie, rekordzista był badany 5-krotnie. To są wszystkie te dzieci borykają się z różnymi problemami, ich rodziny również. Jeżeli chodzi o zmiany, więc ilość dzieci, do tej pory nie było takiego wskazania, natomiast obecnie jest zapis, że jednorazowo w placówce nie może przebywać więcej niż 30 dzieci. Czyli dysponujemy 30 miejscami, nie możemy przyjmować do placówki więcej dzieci, tylko tyle, na ile miejsc. Placówka jest nieodpłatna i dobrowolna i tutaj jest jedna zmiana z wyłączeniem sytuacji, kiedy do placówki dziecko kieruje sąd. Bo mamy takie sytuacje, kiedy na przykład rodzina jest objęta opieką kuratora, bądź też dziecko jest objęte opieką kuratora i jest wskazanie sądu, że on ma uczęszczać do naszej placówki. To jest jedyny przymus. W pozostałych wypadkach takiego przymusu nie ma i udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny, o tym decydują rodzice. Czasem nawet byłoby wskazanie ze strony szkoły, aby dziecko uczęszczało do naszej placówki, ale my nie możemy go do tego zmusić, ani szkoła, ani żadna inna instytucja. Poza tym jednym wyjątkiem.
ze zmian. Do tej pory pod opieką jednego wychowawcy mogło przebywać 10 wychowanków, obecnie jest to 15. Pragnę tylko zaznaczyć, że oprócz wychowawców, którzy sprawują opiekę prawie dzieci, dzieci pracują zgodnie z indywidualnymi pracami, stanami pracy specjaliści, to znaczy psycholog, pedagog, logopeda i ich nie można traktować jako wychowawców, to chociaż przyznam się, że z uwagi na ograniczone środki finansowe my nieraz łączymy te dwie funkcje. Na placówki specjalistyczne, mimo że dokumentacja jest o wiele bardziej rozbudowana i wymaga znacznego nakładu naszej pracy, nie ma dodatkowych środków. Te środki są takie same na placówki opiekuńcze czy na placówki pracy podwórkowej. I w naszym wypadku obowiązuje nas praca nie tylko z dziećmi, ale z rodzinami tych wychowanków. Praktykujemy, że comiesięczne spotkania z rodzicami, z udziałem psychologa i pedagoga, poruszane są tematy, które wypływają od rodziców albo które wypływają z naszych informacji, że dany temat należy poruszyć z rodzicami. Po tych 10 latach pracy, bo placówka już działa 10 lat, cieszy nas, że rodzice często z własnej woli szukają kontaktu z psychologiem, z pedagogiem, z wychowawcami w sytuacji, kiedy mają jakieś problemy. Czasem to nie są stricte problemy związane z wychowaniem dzieci, ale jakieś problemy rodzinne. Problemy związane z brakiem pracy, z trudną sytuacją materialną, mieszkaniową i tak dalej. Jeżeli chodzi o szczegółowe cele, zasady, sposób przyjmowania wychowanków, kwalifikacje kadry, wszystko to określa regulamin organizacyjny, który w tej chwili jest zatwierdzany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z tym, że regulamin ten będzie dopiero podpisany w momencie przyjęcia statusu przez urząd miejski. Dziękuję. Jakieś pytania do pani kierowcy? Nie widzę. Ja mam jedno. Proszę bardzo. Czy wreszcie już ustalono, panie burmistrzu, finansowanie tej placówki? Bo doczytałem się, że jest w 13 paragrafie. Gmina nieodpłatnie udostępnia placówce lokal. Czyli to jest na subwencji szkoły podstawowej, tak czy nie? Czy się może mylę? To znaczy na subwencji, na to nie dostajemy żadnej subwencji, ponosimy koszty. Ja pytam się poważnie, panie burmistrzu, bo dostałem od pana kserokopię dokumentu 10 lat temu podpisane ze szkołą podstawową, że szkoła podstawowa udostępnia lokal i nieodpłatnie światło, gaz, tam inne rzeczy i sprzątaczki. Czy tak jest, czy nie ma? Czy się mylę? Czy pan burmistrz z oddzielnej puli płaci na ośrodek wsparcia? Nie ma. Ale ja pisałam w odpowiedzi na pana pismo. Ja wszystkie te wątpliwości pana myślę, że wyjaśniłam. Ja nie dostałem wszystkich od wątpliwości. Nie dostałem. Skąd pieniądze idą na utrzymanie tego budynku? W porozumieniu zawartym pomiędzy starostem a urzędem gminy Dwojniczu, paragraf 1, punkt 2, jest zapis. Zadanie realizowane będzie w budynku zlokalizowanym w Dwojniczu stanowiącym własność gminy. No tak, ale ja widzę, że szkoła utrzymuje ośrodek wsparcia. No pani dyrektor, przepraszam, pani dyrektor czy pani kierownik? Pani kierownik. Pani kierownik. No przecież myśmy już ustalili, czy to idzie z subwencji szkoły podstawowej, czy dodatkowych pieniędzy, które idą na szkołę podstawową. Zrzućmy na ten raz. Ale o co ci właściwie chodzi? Zrzućmy się. Bo to idzie w koszty szkoły i to z naszej subwencji. Ale może się złożymy tak. Złóżmy się może. Stówkę, ja dam dwie. Dajmy stówki na ten ośrodek, bo po prostu... Bo tak liczymy, wszędzie liczymy. W Grabnie brakuje 70 tysięcy, dlatego szkołę zamykamy, a tu nagle szkoła podstawowa utrzymuje ośrodek wsparcia. Przepraszam bardzo, panie radny, ale przecież z tego korzystają dzieci. Ale ja nie mówię, pani kierownik, o dobru dziecka, bo dobro dziecka to już myśmy dawno skończyli. Tylko, że kto utrzymuje to, bo ja tylko się o to pytam. Ale, drodzy państwo, spokojnie, bo emocją. No spokojnie, jest coś, wszystko co sobie wyjaśnimy. Drodzy państwo... Bo szkoły się zamyka, bo są nierentowne. No ale teraz tak, to zamknijmy ośrodek wsparcia dziennego. Ja uważam, że pan radny jest tego zdania. Będzie zadowolony, jak zamkniemy. Panie burmistrzu, ja się jeszcze raz pytam. Kto dokłada do tego? Bo my mówimy o rentowności.
panie radny, gmina dokłada do wszystkich szkół, w tym dokłada do szkoły podstawowej w Wojniczu i w ramach kosztów ponoszonych na utrzymanie szkoły podstawowej w Wojniczu utrzymujemy również lokal w postaci światła i ogrzewania. I sprzątaży. I sprzątaży. No. A to są duże koszty. No ale no dobrze, no to teraz pytanie co? Czy panie zdania, czy logicznie jest obciążyć Grabno, obciążyć poszczególne powiedzmy szkoły, bo z tamtych szkół dzieci tutaj chodzą? Panie burmistrzu, ja jeszcze raz powtarzam. Myśmy już na ten temat dyskutowali i przerabialiśmy temat. Jeśli my mówimy o rentowności każdej szkoły, to liczmy wszystkie i Orlik, i Ośrodek Wsparcia. No panie burmistrzu, nie oszukujmy naszych mieszkańców. No. No chyba, ale kto oszukuje, bo ja się nie czuję, przepraszam panie burmistrzu. Bo te koszty są ukryte. Ja się nie czuję jako osoba, proszę. No bo, przepraszam, panie burmistrzu, czy my dostaniemy... Panie radny, przepraszam bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, dlaczego pan radny mówi, że my oszukujemy? Przecież ktoś to kręci. Dlaczego z nas się robi oszustów? No naprawdę, bądźmy ludźmi poważnymi. Jeżeli pan Filipek uważa, że on oszukuje, to niech mówi w swoim imieniu. Ja się nie zgadzam na to, żeby pan mówił, że my oszukujemy. Bo ja bym chciał się dowiedzieć, ile kosztuje utrzymanie tego ośrodka. Jeżeli pan uważa, że pan oszukuje swoje uwagi, proszę państwa, jedna rzecz. Pan radny Wróbel. Dostaniemy. Panie radny, pan radny Wróbel. Bardzo proszę. Oszukuje. A nie? Dlaczego nie? Proszę państwa, 5 minut przerwy. 5 minut przerwy.